ikke minst så hadde han godt treningshopp her, nære sin personlige rekord. 215,5 hoppet han I første treningsoppgang. Slo av relativt mye I andre, men vi får se nå hva han får til. Ser jo lovende ut, gjør det ikke det? Ja, det kjempebra. Se på dette. Et noseheimen og et finsk brøl. Med finsk sisu på sletta I Oberstdorf 223 og en halv meter og han forbedrer sin personlige rekord som han satt I Vikersund nå nylig med 9,5 meter. Ja, et pent hopp. Og se liksom når han får trøkk I skia nedover her. Flater skia nå. Og her virkelig begynner det å presse. Han oppå skia sine og får virkelig utnyttet det. Og meget fornøyd. Neste nordmann Robin Pedersen på nummer... Kaimi は 216 meter 50 を飛んだ関東です。これも高い。パスですね。これも行く。Proszę Państwa, Dmitrij Wasiliew objął prowadzenie, skok 228 metrów. Rosjanin rekord swojego kraju ustanowił. Drugi Daiki to w tej chwili Risto Jussilainen, 224,5 metra. Oglądamy powtórkę tego skoku. Jest trzeci, Adam Małysz pozostaje na miejscu czwartym. Jeszcze będziemy mieli Henninga Stensruda I małą przerwę. Świetny skok. Dużej, Harioli. Wiadomo, już nie będę powtarzał, że potrafi wszystkich zaskoczyć. In minus, in plus. Czy teraz będzie daleko? Tak, tak, tak! Niewiarygodne, że on to wylądował! To może być rekord! Vatanen się cieszy, to może być rekord! 225,5 metra jest rekord! Harioli! Lepszy od Jakobsena I to 7,5 metra, 225,5 metra, jak nie Larinto, to Harioli, ależ mają mnóstwo talentów Finowie. Ten rubaszny, postawny mężczyzna często ukrywa swoją radość, ale teraz nie było powodu. Vatanen się cieszył, Harioli, proszę popatrzeć, znowu będzie w Libercu. Na dużej skoczni groźny w Sapporo zdobył tytuł wicemistrza świata za Simonem Amanem wszystkich zaskoczył. Zwycięstwo.
Und die Norweger mit einer Riesenpunktzahl. Und nun der fast Weltrekordmann. Was lief da jetzt ab? Veli Matti Lindström. Der Versuch, der Sprung von Stan Smith hat gezeigt, was möglich ist. Der sieht auch wieder gut aus. Er bleibt, der Segel, der Segel, der Segel, der Segel! Ja, er lässt sich überhaupt nicht weit drücken. 101,3, gleiche Geschwindigkeit wie beim ersten Durchgang, aber viel, viel weiter. 225,5, der zweitweiteste Sprung, der je in der Geschichte des Skifliegens gestanden wurde. 225,5, finnischer Rekord. Immer noch nicht Ende der Fahnenstange. Ja, Veli Matti Lindström. Es gibt einfach Typen, die sind für diese Riesenschanze geeignet, besser geeignet als andere. Lindström, der in Oberstdorf auf der Flugschanze ja schon mal Zweiter gewesen ist. Und da zuckt er die Schultern, hat sich überhaupt nicht ins Boxen. Ale dziś 220,5 metra, co zapowiadało, że Jan jeszcze tego sezonu nie skończył, mimo że już właściwie, cóż, on może więcej wygrać, może wygrać jeszcze kolejny start Pucharze Świata. I tak będzie, proszę Państwa, wylądował chyba rekord świata, ale pytanie, jak to ocenią sędziowie, widzieli Państwo, no tam już nie, metr brakuje, 233,5 metra, ale najdalej, noty no będą niższe, chociaż nie są tak bardzo niskie, zależało mu, by pokazać, że jest w stanie w takich warunkach skoczyć bardzo daleko. Nie miał tej szansy, kiedy zmniejszano rozbieg podczas treningu. To jest znakomity rezultat. 233,5 metra będzie jednak za Ruarem Ljokelsejem. Noty za styl 16, 16,5, 1,17. Sędziują dzisiaj Czech Slawik, Schmiderer Niemiec, w środku na właśnie tej pozycji C brane Benedikt Słoweniec, Szwajcar Pique i Nieminen Finn. Ljokelsej 230,5 metra, najdalej oglądany zdobywca Pucharu Świata Jan Ahonen. 233,5 metra, wydawało się, że z tej dziesiątej belki w nieco gorszych warunkach, ależ trzeba być mocnym. Szósta wygrana także była niepodważalna i on jeszcze ma szansę walczyć o kryształową małą kulę za Puchar Świata w lotach. Ale także pewnie będzie chciał daleko odlecieć, potrafi mocno wyjść. Ale skok! I ustał! Niewiarygodne! Dzisiaj miał jeszcze jedno zadanie, odebrać rekord! 234,5 metra skoczył i teraz jest nowy rekord, 235,5. 235,5 metra, Nikunen oszalał z radości, biega, gratulacje, ale tak pewnie ustać Hautamäki, fantastyczny skok. Fantastyczny skok i naprawdę poza granicami pojmowania nawet mojego trenerskiego, nieprawdopodobnie daleko. Przecież to już tutaj za tą ostatnią kreską zaczyna się całkowicie prawie wypłaszczać. Bardzo dobrze. Jak pewnie ustał. Bardzo dobrze, tak, doszedł do końca, czyli nie wycofał się, bo wtedy spadłby z bardzo wysoka. Doszedł z dochyleniem do końca,
i stąd tak się śliznął tylko tam za tą ostatnią linią. Proszę, nic się długo, nie wycofuje. Długo, po prostu, tak. Tak, i ustał na... Szeroko? Na, tak. Popatrzmy na tego zawodnika. 224 metry dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 18 miejsce. Tu możemy spodziewać się dobrego, dalekiego skoku. Janne Happonen jest w formie, on tutaj na tej skoczni potrafi poszybować daleko, tak jak teraz. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko szybuje Happonen! Brawo, brawo, ten skok, 224 metry dzisiaj w serii próbnej, kiedy także cieszył się podobnie, spowodował, że nabrał tej wiary w siebie i 240 metrów! Ależ zawiesił teraz wysoko poprzeczkę rywalom Janne Happonen. Wczoraj 205 metrów pierwszej serii, w tej drugiej 177,5, tylko zupełnie niezadowolony. 18 miejsce, a on przecież tutaj chciał odgrywać pierwszoplanową rolę i tym skokiem, widzieli Państwo, oczywiście nie mam tutaj mowy o żadnym telemarku, kiedy spada się z takiej wysokości. On miał tam jeszcze możliwość, by parę metrów zyskać. Noty po 16,5-17, ale nie to jest ważne. Zresztą zawodnicy wypowiadali się wielokrotnie.